skakali w domu i przed własną publicznością, to musiało zadziałać i naprawdę było blisko. Zaledwie jeden punkt zdecydował, że w konkursie drużynowym z Zakopanem Biało-Czerwoni lądują na miejscu drugim, o włos za Austriakami. A to oznacza, że jutrzejszy konkurs indywidualny może nam dostarczyć sporo radości. Kacper Merk. Bardzo dobrze znów oglądać polską drużynę w grze o podium. Znów, bo ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w Pucharze Świata blisko 2 lata temu. Ale dziś, można powiedzieć, wracamy do normy. Zespół w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki do ostatniej próby walczył z Austriakami o zwycięstwo. Ostatecznie Austriacy górą o zaledwie jeden punkt. Przekładając to na metry, w 8 konkursowych skokach okazali się lepsi o 55 centymetrów. Nie dziwi więc, że trener Thomas Turnbichler nazywa to drugie miejsce zwycięstwem. Zawodnicy troszeczkę mniej, ale i tak są zadowoleni z powrotu na podium. Szkoda, że trochę brakło, bo to pierwsze miejsce na pewno by lepiej smakowało, ale myślę, że drugie po takiej walce Jury również będzie smakowało dobrze. Było blisko zwycięstwa. Może zabrakło odrobinę więcej precyzji i odrobinę więcej szczęścia. Chcę się cieszyć tym, że po raz pierwszy stanąłem na podium z taką drużyną, którą gdzieś tam jeszcze pamiętam za dziecka, co nie byłem do końca pewny, czy będę skoczkiem narciarskim, a teraz z nimi stoję na podium, więc jest to naprawdę dla mnie bardzo, bardzo miła chwila. Sobotnią rywalizację na Wielkiej Krokwi wygrali Austriacy, a podium uzupełnili Niemcy. Ale gdyby te wyniki drużynowe przełożyć na indywidualne, najlepsze noty mieli dziś Halvor Egner-Granerud, Dawid Kubacki i Andrzej Laniszek. I niech to będzie już wstęp do jutrzejszego konkursu indywidualnego. Ten startuje w Zakopanem o 16:00. Z Zakopanego dla Faktów, Kacper Merk.